Z tej strony Igor, ja reprezentuję stronę blenderrap.pl i nadaję do Was prosto z Szanghaju. A kogo mamy po drugiej stronie? Yy, dzień dobry, witam Państwa prosto ze Szczecina. Yy, Weber i Wona rzucać zaczyna. Gdzie wschód z zachodem się przycina cukrowa trzcina? Siema. Witam Was, witam Was panowie i chciałbym jakby... Zastanawiałem się bardzo długo... Jak, jakim pytaniem was jakby zaskoczyć i czym jakby zainicjować te nasze tutaj rozmówki, ale stwierdziłem, że zacy, zacy, zacytuję pewną rzecz. Uwaga. No to ja poproszę kole. On chce jednak kole. Dzisiaj poproszę kole. On chce dzisiaj kole. O jacie pindole. Ja poproszę kole. O jacie, a ja chcę nerwosą. Tak, ja bym, ja bym jeszcze, wiesz co, w ten, w ten ostatni, y, to ostatnie zdanie włożył nieco więcej ekspresji, nie żebym ci chciał doradzać, to właściwie było nawet bardzo fajne, co zrobiłeś, ale y, no tak, no, y, w, w oryginale tam to już jest właściwie wrzask, taki prawdziwy wrzask godny tej supernowej, którą jest 444, y, czyli pan Jacek Łaszcz, pseudonim Stachurski, umów się, jakby zostałem przejrzany na wylot, jeżeli chodzi o moją słabość do... Do twórczości pana Stachurskiego, zwłaszcza te, która pojawia się regularnie w tych dziesięcioletnich odstępach. Przypomnę wszystkim, którzy i tak doskonale wiedzą, że chodzi o chłostę z 99, Chłosta. dosko z 2009 i moim zdaniem zimną lufę z 2019. Ja jestem z tej szkoły, że to zimna lufa jest właśnie tym takim y, songiem dekady. Y, wiem, że jest też inna szkoła, która mówi, że doskoza to jest właśnie ten, ten przebłysk. Ja tutaj bym się spierał. Ale no, jeżeli zastanawiamy się, co się będzie działo z polską muzyką w najbliższych latach, to nie zastanawiajmy się, po prostu poczekajmy do 2029 i wtedy się okaże, co się działo i kto zamknął grę ponownie po 10 latach. I ja myślę, że, że, że nastąpi jakiś ogromny po, po, po powrót właśnie pana Stachurskiego, ale właśnie chciałem was zapytać, czy mieście kiedykolwiek okazję zobaczyć film The Room Tomiego Wyso? You are lying, I never hit you! You tame Portlisa! Ja, ja sobie ostrzę zęby na to. Ja mam wrażenie, że tak, ale nie jestem pewien. A, ja widziałem na przykład film o, o nim, tak? Tak, tak, jakiś tak. Okropny artysta. Tak. Disaster tak, Artist. Tak, tak, tak. Tak, tak. A to. To, 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 tak. to, to, to nie, 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 nie widziałem filmie. Ale nie no, oczywiście. Każdy szanujący się przegląd najgorszych filmów świata. Powinien mieć w swoim repertuarze również The Room. I ja bardzo bym chciał zobaczyć ten, ten film. Wydawało mi się, że jak widziałem Plan 9 z kosmosu, to widziałem już wszystko. A Aha, jednak, no, się, nie, a jednak nie. nie. I właśnie chciałem chciałem spytać się i właśnie przyrównać troszeczkę pana Stachurskiego jako tego tytana muzyki rozrywkowej, ale właśnie czy. czy z, Twojej Adamie ze strony i też Andrzeju, bo spodziewałem się, że też jesteś jakimś pomniejszym fanem pana Stachurskiego. Czy to jest właśnie takie guilty pleasure na zasadzie, że e, czy faktycznie uważacie, że jest tym tytanem? To jest moje pytanie. Czy to jest tak, takie guilty pleasure, że on jest tak zły, że jest tak dobry? O, w ten sposób. Ja myślę, że, że, że to jest nieporozumienie. Że jednak w przypadku Tomiego Wizo, tak się chyba mówi to nazwisko, no to jednak obcujemy z czymś tak złym, że aż wspaniałym. A tu odwrotnie, to jest tak wspaniałe, że aż wspaniałe. To, co robi pan. Ja... Bo to, co robi pan Jacek Stachurski mhm. w tym międzyczasie, we właściwym tego słowa znaczeniu, tak. czyli między tymi latami, z dziewiątką, no to jest różne. Natomiast to, co robi w dziewiętnastym, dziewiątym i dziewięćdziesiątym to są po prostu rzeczy wielkie, przez duże W. I, yy, i no tam w zwrotkach, w zwrotkach są wielkie rzeczy po prostu. Ja, ja jestem wielkim fanem i, i tak. Ja jestem dużo mniejszym fanem. Czyli jednak, czyli jednak w tą stronę. Rozumiem, rozumiem. E, panowie, naprawdę spędziłem nad tym bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Stałem się Sherlockiem Holmesem, e, zrobiłem badanie odpowiednie żeby rozwikłać pewną zagadkę, która cały czas gdzieś tam w powietrzu krąży. E, a chodzi mi o pewne literki, dwie. E, Adamie, u ciebie blisko twojej kolumny, e, na której masz swy, swój magiczny wazonik. Tylko e, też zastanawiam się, czy możesz puszczać sobie w ogóle traki z, z dużym basem to, to by było osobne pytanie, ale masz pewną przywieszkę, SR. Później ekipa Al Alkopoligami pojawiała się wcześniej w koszulkach SR. Mamy w, w utworze Wyśli sobie pocztówkę, mamy panią, panią Marię, mamy pana Tatka i. Gdzieś tam, gdzieś tam się wszędzie pojawia to SR. Ja na pewnym forum nawet specjalnie zapytałem się ludzi, czy ktoś w ogóle słyszał, o co chodzi dokładnie w tym wszystkim. Krążą legendy na przykład, że pijany mes w pewnym momencie powiedział, że chodzi o super ryje, po czym pojawiła się kolejna z kolei teoria, że... Pewien wasz znajomy też był jakby uczestnikiem pewnego wywiadu i, i chciał e, coś powiedzieć o Starym Mieście, e, ale, ale, ale użył w ogóle zły skrót i powiedział: SR, nie wiadomo o co tutaj chodzi, może to są Szczecińcy, reptylianie. Powiedzcie, proszę, naprawdę, bo, bo nie będę mógł zasnąć, będę musiał właśnie wziąć ten nerwosol od Stachurskiego albo jakieś opiaty do tego wjadą tutaj. Powiedzcie, proszę. Confess. Bardzo się cieszę, że zwróciłeś uwagę, y, uwagę na ten fakt, bo rzeczywiście wie, wiele osób y, dało się zwieść y, temu najprostszemu na świecie podstępowi i usta usił usiłuje ustalić, co stoi za y, liczbą 6637, podczas gdy prawdziwa tajemnica kryje się za literkami SR. I słusznie zwróciłeś uwagę na to, że y, alkopoligamia jest dosyć blisko tej całej sprawy, bowiem y, wszyscy członkowie alkopoligami i my. I jeszcze parę innych osób stanowi bractwo SR, które poprzysięgło sobie nie zdradzać tej tajemnicy aż po grób super ryjów, super ryjów. Pod, rygorem, pod rygorem kary śmierci. Ale w związku z tym, że nieładnie jest kłamać, to ja nie mogę udawać, że nie słyszałem tego wszystkiego, co powiedziałeś i muszę zwrócić uwagę, że w jednej z historii, którą przytoczyłeś, ale nie powiem której, kryje się pewna prawda o tej całej e, sytuacji, więc zadziwiająco blisko jesteś tej prawdy. Blisko tak blisko, że bliżej już się nie da, ale jednak nie u samej prawdy. O nie, ale... ale... Bo nie wiesz, która to historia. Czyli w takim razie jeszcze muszę bardziej się zagłębić i jednak nie pozwolicie mi zasnąć. Tak, tak. Dokładnie tak. Jeszcze ostatnia brama ci dzieli od 36. komnaty, gdzie kryje się tajemnica SR. <grym> tajemnica SR. No mam nadzieję, że, że uda mi się mi się rozwikłać, że zajmie mi to mniej lat niż wydanie właśnie kolejnych kawałków Stachulskiego. Dojdę do tego tematu. Obiecuję. Obiecuję. Chciałem, chciałem w ogóle, Adamie, pogratulować Tobie Twojej gromadki Janek i Zosia i super, super strzały, subasy, które lecą co jakiś czas w szafę. Chciałem się chciałem zapytać, czy osta ostatnio Janek poszerzył swój repertuar kabaretu Starszych Panów? Czy cały czas próbujesz go edukować w tym temacie? Tak, y próbuję. Y czy tam coś doszło ostatnio? Na ryby chyba doszło. I, i to jest jakby moje nowe osiągnięcie. Ale uświadomiliśmy mi właśnie, że mam wielki brak, jeżeli chodzi o Tsubasę i w ogóle całą drużynę Sankoku, bo on chyba był z tej drużyny, nie wiem zresztą. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o całą tę zgraję i, i te wszystkie filmy z Polonii 1, to też muszę Jankowi pokazać, jakby to najważniejsze oblicze piłki nożnej. E, tak, no, jeżeli chodzi o moją grupę. Boisko z widnokręgiem. Dobrze, wszystko w porządku, A, dziękuję. wszystko dobrze. Słucham? E, właśnie chciałem powiedzieć, tak, że, tak. że magiczne boisko z widnokręgiem, które było w Subasie. To boisko, właśnie, gdzie, na którym łamał się horyzont. Tak, tak. No to... tak, tak. To po prostu zmieniło moje patrzenie na piłkę nożną w ogóle, tak. I piłka, która była w stanie lecieć w powietrzu przez no, trzy to, to, był po to było zrobione. Dokładnie. To była taka rozmowa z płaskoziemcami przecież, tak. żeby pokazać, że to. No właśnie, na... właśnie. Cubasa jako dowód. Cuba tak, no bo ale mówię się, skoro, sk skoro są w samolotach instalowane w tych okienkach sztuczne takie. czy telewizory ze sztucznym horyzontem, prawda, który się niby zakrzywia. Podczas gdy wszyscy wiemy, że jest płaski, oczywiście. no to czemu właściwie u Tsubasy nie miałoby być sztucznego boiska, które zakrzywiało się po to, żeby przekonać, że Ziemia jest okrągła? Podczas gdy tak naprawdę jest płaska. To tak. jest oczywiste i jest na czterech, jakby tam, żółwiach. Tak. tak. Terry, Terry Pratchett miał rację, oczywiście, że jest na Wielkim Żółwie Atuinie i na czterech słoniach, i dopiero na tym jest nasz dysk, nasz świat. Miał rację, miał rację. A w ogóle te żółwie są przetrzymywane, czy nie przetrzymywane, ale a nie, właśnie, przetrzymywane przez szczecińskich reptalian, tak naprawdę. I e, no, a i tu jest klucz do rozwiązania całej tej zagadki. Czy to jest właśnie zagadki taka. Ta, jest czy, czy to jest, to, jest, jest, ser, to jest taka malutka podpowiedź: Szczecińscy reptile. No ale właśnie, ale to, to jednak e, widzisz, tak, wodzisz, wodzisz, a, a szczecińscy reptilianie, to w takim razie alkopoligamia, to połączenie. Nie, coś mi się tutaj nie stale, ale będę, będę, będę cały czas kopać ten temat. Tutaj alkopoligamia po prostu przyjęła y, tytuł honorowych Szczecinian, Szczecinian Honoris Causa, jako tak. że po prostu uznaliśmy, że Bractwo SR musi gdzieś mieć siedziba, a Szczecin leży na oboczu, daleko jest od macek po prostu warszawskich władz, więc szczecińscy reptalianie to właśnie po prostu mają tutaj najlepsze, e, najlepsze miejsce do schronienia. Czy mieli jakiś chrzest bojowy, jeśli chodzi o wstąpienie do, do waszego bractwa? Oczywiście. Oczywiście ten chrzest bojowy ma taką cechę, że jest nie do przejścia. I wszyscy śmiałkowie, którzy do niego stanęli, nie żyją już, a ich kości walają się po lochach starych niemieckich twierdz szczecińskich. Tyle mogę powiedzieć o chrzcie. Jednym z elementów tego chrztu było zjedzenie łóżki cynamonu. Je, je, zjedzenie łóżki. Mes zdał. Mes zdał, jako jedyny. reszta. No, nie wiem, z tym zdaniem to tak. Ale wiesz. był najbliżej chyba zdania, nie? Najbliżej. Jakby no, naj, najdłużej trwał tak. Mes. Teraz wiesz co? Widzę, że tam troszeczkę cicho Andrzej siedzi, ale mam do niego pytanie związane z moim miastem z kolei, z Poznaniem. Mój serdeczny znajomy Hubert Tass organizował swego czasu Beat Battle. Ty byłeś. Prawda. Jurorem trzeciej części, prawda? Jak wspominasz w ogóle to Beat Battle, które no niestety. Umarło, już nie, nie ma kolejnych edycji. Jest mi z tego powodu bardzo przykro i tutaj pomniejsza łezka płynie po moim policzku, ale. Jak to wspominasz? Bardzo dobrze wspominam. Jak to wspominasz? Bardzo dobrze wspominam. Dużo fajnych osób tam poznałem, fajnych, młodych producentów. Zresztą dzisiaj, co po niektórzy też już błyszczą na tej scenie, może niekoniecznie hip-hopowej też, ale na przykład Szat ostatnio też wydaje jakieś swoje. E, produkcje instrumentalne i, i on tam pamiętam, że chyba był jed, gdzieś tam wysoko w tych, w tych konkursach. Ja już nie pamiętam, czy akurat w tym, w którym ja, ja brałem udział, ale byłem chyba w, no, na dwóch edycjach w ogóle. E, więc my bardzo dobrze to wspominamy. No i fajna to była in inicjatywa. Nie wiem, czy nie wyprzedziła tej sytuacji, a może u nas nie ma jeszcze popytu na, 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 na tego rodzaju imprezę. Bo to jest jednak impreza dla gików, trochę. Tak, ale y, ja się świetnie bawiłem. To jest, w, w, wydaje mi się, że tego typu imprezy bardzo się w, w Stanach rozwinęły, e, łącznie właśnie z bitwami e, producenckimi, e, grindtime'owymi e, oraz beatboxowymi, a w Polsce niestety ten, ten temat e, troszeczkę kuleje. No teraz w ogóle była taka ciekawa historia, to chyba się działo na Instagram TV albo w ogóle na Instagramie, że pozy pozywali się na pojedynki, wyzywali się na pojedynki e, producenci e, i, 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 było, i robili bity u siebie w mieszkaniach w, w ramach tej całej e, sytuacji. Wiem, że też była batelka Ricky Badu z Jill Scott, zdaje się do tego nie dotarłem, ale, ale yy, by, by, widziałem, że dzieją się takie rzeczy. Widziałem tam, że Timbaland był to zamieszany i nie pamiętam, że teraz oczywiście nie, nie chcę, nie, nie chcę ściemnić, ale wiem, że, że robili takie właśnie batelki, że, że każdy robił coś u siebie w domu. I, ja, widział, ja, i to, ja, widziałem, wiem, ja widziałem live, tylko batelkę czy... Primo z Rezą i wiem, że teraz zapowiadają walkę Snoop Dogga z JMZ, ale czy do tego dojdzie, to nie wiadomo. Tak, tak, to no właśnie no, Jay-Z ma dużo do stracenia. Na pewno, na pewno. Ale ale, 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 też mają dużo do zarobienia, więc może się jednak przekładają do tego tematu tak. i, i będą chcieli to zrobić. Jak już, jak już trzymasz Andrzeju mikrofon, to, to będę cię dalej atakować. To, bo ty rozpocząłeś swoją Przygodę można powiedzieć z rapem od słuchania e, płyt kazika albo tudzież jednej płyty. To na pewno była jedna z pierwszych płyt, tak? Zgadza się. I jakby znam. Powiedzmy w miarę dokładnie historię Adama, jak to wyglądało z jego rapowaniem, o czym później też chciałbym z, z nim porozmawiać troszeczkę, ale jak, jak to wyglądało z tobą i twoimi pierwszymi produkcjami, kiedyś się dzieje, że dobra, będę robić bity, bo nie, nie, nie byłem w stanie jakby znaleźć tej genezy Webera, producenta. E to przede wszystkim się wiązało z tym, że coraz bardziej mnie pochłaniała ta muzyka. Miałem paru przyjaciół tutaj na, na, na swoim osiedlu, którzy też mieli dużo kaset. Był taki mój kolega Rafał Poprota i on miał mnóstwo do, dostęp do, do wielu płyt, i Jakub Jamiał, których serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam. I, I to mi w ogóle też otworzyło głowę na, 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 na hip hop. a mm, w pewnym momencie e, też e, zziomowałem się z, z, z takim gościem, który miał ksywę Homik, i on, e, on e, zaczynał e, rapować. I ja stwierdziłem, hej, to może ja spróbuję robić bity, bo oni nie mieli za bardzo nikogo do, do robienia bitów, więc ja pomyślałem, hej no to spróbuję. No i, no, i, e, no i zacząłem próbować, no i jakoś tak próbuję do dzisiaj. I tak już zostało. Tak jest. Także taka jest geneza. Taka jest geneza Webera w bardzo okrojonym zakresie. I czy ten właśnie producent Weber i jego kolekcja pocztówek jak muzycznych, jak ona się miewa ostatnio, bo z tego, co wiem, masz w swojej kolekcji taki rarytas, jak pocztówkę muzyczną Cool and the gang, na której na awersie znajduje się krajobraz Polski. Czy ostatnio poszerzyłeś jakąś swoją kolekcję, czy udało ci się zdobyć właśnie kolejne białe kruki wśród pocztówek muzycznych? Przypocztówek. E, ostatnio mniej. Ostatnio mniej. E, ostatnio bardziej e, zwiedzałem e, długo grające krążki w poszukiwaniu e, jakiejś inspiracji do, do na, naszej płyty. Więc, e, więc zbierałem płyty z konkretnych miejsc e, i z, w sensie z konkretnych regionów, czy tam e, z Ameryki Południowej, czy, czy jakichś wschodnich e, artystów tutaj z, e, z, z Rosji, e, czy e, Łemkows łemkowskie wydawnictwa, też e, bardzo rzadko się zdarzają, ale chyba z, z dwa widele takie znalazłem. E, więc e, tak, to, 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 to był mój e, główny e, ostatni, e, główne ostatnie zdjęcie Główny di digging. Tak jest. Panowie, jeśli chodzi z kolei właśnie o, o, o rap y, i te, 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 te początki y, i kró wiele CT. Tak, y, pierwsza, pierwsza, pierwsza y, kaseta, nielegalna dymówka, tysiąc sztuk, każda za 10 zł. Ostatnio sprawdzałem, że niektóre sztuki na Allegro latały za, uwaga, 999 zł. To nie jest 1000 zł. Jedna, jedna dziewczyna podobno, taka historia, historia, historia krąży na ośce, ukradła wam sto takich kaset i czy udało wam się je odzyskać koniec końców, czy teraz właśnie, mówiąc w taki slangowy sposób, trzepie hajs na Allegro? <śm> Ukradła to e, inne słowo. Raczej e, ona e, była w pewnym sensie pośrednikiem pomiędzy sklepem w, w Warszawie. E, e, natomiast ona się rozliczyła z tym sklepem i te pieniądze już do nas nie dotarły. A w sensie. Osób... No, no, tak, tak, to, tak to wyglądało. Raczej sobie po prostu przywłaszczyła przychód z, tych, z tychże e, kaset. Więc e, mam nadzieję, że po prostu zarobił ten sklep, a nie że teraz edyta zarabia na tych płytach kasetach. E, tak, albumach na kasecie. Tak. Także taka była historia. Pozdrawiamy. Po, pozdrawiamy y, panią, która nie jest złodziejem, tylko tak, jest Ja jest, jestem jest że, że pani jedycie do dzisiaj jest głupio I y, na, na, za swoją, na swoją korzyść, na jej korzyść przemawia to, że stała się asumptem do y, napisania piosenki, gdzie są pieniądze. Gdzie są pieniądze? Na końcu żartów chyba jest taka sytuacja, tak? I And, no, tak, dokładnie. Ta piosenka jest dłuższa w ogóle, natomiast myśmy na płycie dali tylko taki fragment, który nadawał się dla uszu po prostu Polski. Czyli ona by była takim disem na, 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 na tą... Takim sui generis disem, istotnie, tak. Rozumiem, rozumiem. Ja bardzo się cieszyłem, panowie, czytając właśnie w magicznym świecie zwanym internetem o, o balu manekinów, gdzie udało mi się odczytać muzyka, Andrzej Mikosz, tekst piosenek, Adam Zieliński. Jak wspominacie tą przygodę związaną właśnie z balem manekinów? Nie pytaj nas o przeszłość, abyś nie wiedział, że nie było nic przed nami. To było egzotyczne. Egzotyczne o tyle, że to jest stary tekst Brunona Jasińskiego, który został zinterpretowany współcześnie, a przy tym bardzo ciekawie. To, to było oryginalne i, i, i też oryginalne o tyle, że w całym przebiegu tej sztuki pojawiały się piosenki naszego autorstwa. Mniej lub bardziej związane z treścią. Z treścią przedstawienia. I no, nie wiem, ja się dosyć dobrze bawiłem przy tym. Dla mnie to też była pierwsza taka przygoda z, z moją muzyką w, w teatrze. I też po raz pierwszy zobaczyłem kogoś, kto wykonał jakąś choreografię do, do mojej muzyki. To, to też było. Fajne i, i, i otwierające, i, i, i wydaje mi się, że to była super, super przygoda. No i jestem otwarty na, na wszelkie takie działania, więc, więc chętnie, chętnie podejmę się kolejnych takich, takich działań. Tak, ja, to, to jeszcze było de, debiutanckie o tyle y, wrażenie i przeżycie, że na przykład teksty, które ja napisałem, były rapowane przez aktora Filipa Cembale, bardzo zdolnego, młodego człowieka, który poradził sobie z tym, ale zrobił to zupełnie inaczej niż, niż ja bym to robił na przykład. A czy czy, 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 czy no wspomagałeś go na... jakoś z tym? Czy pomogłeś mu? Tak, tak, to były jakieś takie, myśmy się spotykali na takie warsztatowe spotkania, więc ja jakby technicznie go przygotowałem, natomiast on to nasycił swoim jakimś, swoją ekspresją, bardzo ciekawą i zupełnie inną od, od tej mojej. I y, jeszcze warto by dodać, że Andrzej, y, siedzący tu obok, dostał nagrodę jakąś po prostu za, za muzykę do tego spektaklu. Szacunek, szacunek. to co to było? Nie. Ja to, nie, bo to jest naprawdę świetny kawał muzy. To gdzieś tam jest to znalezienia w ogóle, gdyby ktoś dobrze poszukał. że nagrody... Nie robię tego dla nagród. Nie, właśnie. Ale dostał. Ale dostał, ale dostał, to się liczy i ge, gratuluję bardzo. Sprawdzę, poszukam jeszcze co to jest, już mam kolejną misję. Skrót SR, tudzież dwie literki SR i teraz sprawdzenie nagrody. Gratuluję. Chcia, chciałem chciałem, chciałem... To jest taka, taka, tak, takie moje, moje porównanie troszeczkę. Bo y, jedną z moich ulubionych płyt jest płyta Master Ace Long Hot Summer, y, gdzie on przez, przez całą tą płytę prowadzi dialog z, z jednym osobnikiem, który często robi bardzo nielegalne biznesy. I w pewnym momencie pojawia się taka scenka, kiedy to Master Ace siedzi sobie na schodach i zaczyna pisać tekst, on przychodzi do niego e, i e, pyta go o czym ty piszesz w ogóle ten tekst? A on mówi mu, że o, o pięknych rzeczach, które widzi. E, a on no, na to mówi mu, że no ale jak, co tutaj jest pięknego? Przecież to jest e, po prostu brudna ośka. I e, tak sobie pomyślałem, że e, w twoich tekstach Adamie i teraz też też poprzez pryzmat e, Nikifora Szczecińskiego, Szczecińskiego Nikifora e, jakby też wychodzi coś takiego, że e, Często Szczecin, nie, nie, nie chciałbym tutaj nikogo obrażać w żaden sposób, ale yy, no, no ma taką dosyć średnią opinię, jeśli chodzi o jakieś aspekty wizualne. Ale może właśnie, kiedy jesteśmy w stanie otworzyć te oczy yy, i spojrzeć dookoła, no to wtedy dopiero jesteśmy w stanie odkryć w nim piękno. Czy tak właśnie jest? Po pierwsze, Szczecin jest w ogóle obiektywnie piękny i yy, musisz przyjechać, yy, wiesz. Musisz przyjechać, żeby to zobaczyć? Byłeś kiedyś wcześniej? Byłem, ale to niestety był tylko jeden dzień, i nie byłem w stanie zbyt dużo zobaczyć, więc to było okay. bardzo, bardzo przelotem. Szczecin jest pięknym miastem obiektywnie, ale jeżeli chodzi o, o to patrzenie na rzeczywistość i dostrzeganie w niej piękna, to ja nie będę udawał, że jestem typem, który. Codziennie jest w stanie się zdobyć na taką optykę. To jest raczej coś, o co staram się walczyć i co staram się pielęgnować, ale oczywiście, że poza wszystkim jestem zwykłym, marudnym, nieciekawym, szarym obywatelem, który ma kłopot z tym, żeby dostrzec fajne rzeczy wokół siebie. No, ale cała sztuka polega na tym, żeby po prostu jednak co jakiś czas przejrzeć na oczy i rozejrzeć się i zobaczyć, że to. To, co dzieje się dookoła. Choćby taki Ford to jest jednak wspaniała rzecz po prostu. I, e, I warto na tym na chwilę dłuższą powiesić oko. Zgadzam się. I e, z kolei Andrzej e, jakby ma swoją taką teorię, e, do której też chciałbym tutaj nawiązać. E, ja ją tak sobie nazwałem, pomniejszych Szczecinów, gdzie e, jakby to, jak widzimy tą rzeczywistość dookoła nas, to opiera się głównie na tym, kim się otaczamy. Y... No, to jest takie ogólne, ogólne spojrzenie, jakby życiowe. Yy, ale nie, niekoniecznie tylko związane z miastem. Bo jeżeli chodzi o samo miasto, to ja tutaj też się zgodzę, że, że, że to jest bardzo e, ładne miasto. Oczywiście. E, mogłoby się pewnie szybciej rozwinąć, mogłoby mieć jakieś e, e, parę rzeczy lepszych, ale, a, a z drugiej strony, nie wiem, mam wrażenie, że jesteśmy jednym z najbardziej zielonych miast e, i nie wiem, mamy dostęp do, 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 morza, do, do, morza. do morza. Mamy tak, plaży przede wszystkim. To wiem, dzięki, dzięki objaśnia, wyjaśniamy, objaśniamy, wszystko wiem. Tak, więc jakby, wiesz, tutaj naprawdę jest coraz mniej rzeczy, na które można narzekać. Czyli, no to, to w takim razie musiałby, musiałbym go odwiedzić, bo z tego co pamiętam, to ja byłem w Szczecinie. Nie chcę skłamać, ale to mogło być jakieś 15 lat temu, więc na pewno bardzo dużo się zmieniło w międzyczasie. Albo. To 15 lat temu to bardzo dużo się zmieniło. Mamy co prawda szybki, wolny tramwaj, ale poza tym jest naprawdę dużo ważnych i fajnych rzeczy. Wybiorę się, wybiorę się, na pewno obiecuję. A z kolei na. Skrajny stres, mam Tiny Desk. Te słowa. Ja jestem też oddanym fanem Tiny Desk. Oglądałem już bardzo, 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 bardzo dużo koncertów. Jestem w nich zakochany, zauroczony. Jest to wspaniała sprawa. Które z tych koncertów były dla Was najciekawsze i które wspominacie do dnia dzisiejszego? Nie będę oryginalny. Dla mnie, thanks and the Bangas tak? te dziewczyny generalnie z Nowego Orleanu chyba, e, które po prostu zamiotły. To jest właśnie to jest jakiś idealny występ na żywo, idealny koncert. To właśnie tak powinno wyglądać, tak powinno się to robić. Poza tym, Anderson Puck, którego w ogóle zobaczyłem w tym, w tym NPR-ze i, i, i stamtąd dopiero zacząłem e, wypuszczać się dalej w jego twórczość. Ale y, częsty raper też świetny sztos 15-minutowy zagrał, łącznie z wierszem, który tam po prostu gdzieś między piosenkami zmieścił. A to nie zmieścił, widziałem, to musiał, musiałbym zrozumieć. Naprawdę niezły, naprawdę niezły. Y, 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 ale w ogóle taka jest chyba cecha wszystkich koncertów Tiny Desk, że one są inne, że, y, że one są jakby wyjątkowe. Jakby to miejsce działało na tych artystów w ten sposób, że wyciąga z nich to, co najlepsze. Um, i Tyler the Creator przecież to jest taki sztos, co on tam zrobił te dwie dziewczyny, które z nim śpiewają cały ten jego zespół, Zgadzam on e, no to jest z, z tym światłem w ogóle e, ale też wiele innych osób z zupełnie innych zakątków e, świata e, nie wiem, czy Tarawte Hajduks z Rumunii tam grali ale jakiś inny, bardzo fajny rumuński zespół, którego teraz nie pamiętam na pewno um, Naprawdę, co koncert, to sztos. No, rzadko się trafia coś co, yy, coś, co jest złe. W najgorszym wypadku jest ciekawe i takie po prostu jakieś dziwne, ale, ale nigdy złe, nigdy złe. Ale po prostu Tiny Desk, ja nie wiem, mam wrażenie, że po to jest ten cały syf w internecie, żeby na jego końcu było to właśnie dobro, ten, ten właśnie wspaniały wspaniałe miejsce, czyli te wszystkie koncerty w Tiny Desk. Je, jest z nich coś, 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 coś naprawdę magicznego. Ja chyba też nigdy nie spotkałem się z, z żadnym koncertem, który by mnie na tyle zniesmaczył i zaskoczył, że chciałbym go wyłączyć. Zazwyczaj kończyło się to tak, że e, kliknąwszy, e, już zostawałem tam i oglądałem każdy z tych koncertów do końca. I nigdy mi się nie zdarzyło coś takiego, że, żeby jednak odpuścić temat. No ja tutaj będę miał mniej do dodania, bo większość moich faworytów też Adam wymienił, czyli na przykład Taylora Creatora. Jeżeli mógłbym coś jeszcze dodać, to zespół Idols, to zupełnie innego nurtu, ale też dla mnie świetna rzecz. A to z kolei sprawdzę, z z bo, bo muszę, muszę, muszę przyznać się i bije się tutaj i w serce i w czerep e, delikatnie, że nie, 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 Ja mam jeszcze suplemencik, ja mam jeszcze suplemencik taki, że świetny jest występ ulicy Sezamkowej w Tiny Desk, naprawdę sztos. Tam jest taka piosenka, w której, e, której, która z tych postaci wyjaśnia, kim jest producent. Bardzo ciekawe, naprawdę super stos. Polecam. A to, to też, też nie widziałem, to już, to już mam kolejną, kolejną rzecz na liście. Kolejna rzecz na liście się pojawia. Adamie, teraz masz, z tego co widzę, chociaż ta miniaturka tutaj e, różnie wypada. E, masz przy sobie mikrofon. Twój dziadek, popraw mnie, bo mogę się mylić, pochodzi z, pocho pochodzi z Poznania, tak? Pochodzi z, tak, e, i tak. e, czy w twoim DNA jest zakorzeniona tak. e, miłość do pyr, do ziemniaków, bo to jest, to jest, moje, to jest, to jest yy, tak, moje miasto. Tak, tak, i... ale nie, 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 szukałbym, nie szukałbym tej miłości w wielkopolskich korzeniach, e, które są rzeczywiście mocne, bo są z obu stron, i, z jakby, i rodzina z strony mamy, i rodzina z strony e, ojca, od strony mamy z Poznania, a od strony ojca z Wrześni. Ale chyba nie, nie, nie wielkopolskie korzenie odpowiadają za miłość do pyr. Raczej po prostu szalenie nieskomplikowane podniebienie i jakby niewymagający gust kulinarny, jakby sprawia, że ziemniaki są spoko. To prawda, ale widzisz, I też, może, nie ale, wiem, jakaś, ale... jakaś zawalowana za, sympatia wobec y, y, Białorusi i białoruskiej gospodarki, która, y, nie wiem, czy rzeczywiście, czy tylko w umyśle Łukaszenki miała być nastawiona na, na produkcję ziemniaków. Produkcja ziemniaków. Tylko widzisz, właśnie to też ziemniak ziemniakowi nierówny, czego, czego, czego się uczymy w Wielkopolsce i w Poznaniu, że y, zi, ziemniak może być pamiętam. pod każdą postacią i. Y, Dopiero widzisz, jak się zagłębisz, to jak... Prawda, tak, zagłębisz, tak. To jak jakby... Rzeczywiście wielkopolska kuchnia potrafi dać każdą możliwą odpowiedź na pytanie, co zrobić z ziemniaka, tak, to prawda. To ja z kolei zapraszam was, jak będziecie w Poznaniu, ja też będę w Poznaniu, a nie w Szanghaju, to musimy się wybrać do, do, do baru Pyra, gdzie ziemniak pojawia się faktycznie pod każdą postacią. Jakie wrażenia? Bardzo ciekawe, tak. Nie, nie pamiętam. Nie, nie, ja dużo rzeczy tutaj lubię eksperymentować, więc nie, 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 nie było to jakieś rewolucyjne dla mnie, ale było smaczne bardzo. To się cieszę, to się cieszę, ale to w takim razie Adamie, jak będziesz w Poznaniu, to zapraszam. Zapraszam na pyszne, pyszne pyry. Apka, apka, startup. Yy, czy pojawi się apka związana z kalamburami? Zapowiadajcie ta, 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 taką, czy niebawem na Patronite na Polach Potrafi będzie zbiórka, żeby stworzyć apkę do kalamburów. No, pomysł jest świetny, oczywiście. Yy, wymagałby jeszcze tego, żeby osoby grające w te kalambury znajdowały się na rapowym backstage'u po koncercie. Yy, I myślę, że tu jest istotny kłopot. Należałoby pomyśleć, jak sprawić, żeby wszyscy. Użytkownicy tej apki właśnie spełniali te kryteria. To będzie ciężko. Jeżeli chodzi o odrobinkę alkoholu, którą też należałoby wypić do, tych, do tej zabawy, to myślę, że będzie łatwiej. Ale ten rapowy backstage, zwłaszcza w czasach pandemii, może być pewnym kłopotem. Ale sam pomysł na apkę tak, świetny, świetny pomysł. Faktycznie, będzie ciężko, to trzeba, trzeba by było jakieś takie sztuczne sceny budować, jak w Hollywood, że, że, że właśnie byłby budowany taki backstage w domach ludzi, do tego wszystko by było odpowiednio zakrapiane. Regulamin musiałby być odpowiedni do takiej apki. Otóż to, regulamin, dokładnie, regulamin wszystko załatwi. Regulamin wszystko załatwi. Chętnie napiszę. Mam nadzieję, trzymam kciuki, uderzajcie do Patronite, uderzajcie do Polak Potrafi i Później niechaj pieniądze do Was fruną. E, Dobrze. Bardzo dziękujemy za te życzenia. Aż proszę. E, picie alkoholu, bo właśnie tutaj pa, pa, padło to hasło zakrapianie. E, w, jakby. Co, cie, co ciekawe, e, a, a, Adamie, wydaje mi się, że e, e, pod, podkreślasz bardzo mocno temat, że m, sam proces picia. Może nie jest aż tak magiczny jak właśnie jego końcówka albo tak zwane pogorzelisko po, 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 po tym całym ogniu pijaństwa, że to są właśnie te najbardziej magiczne momenty. I na, na waszej nowej epce to się pojawia, że no, na, nawet powiedzmy z takiego Niemca w pewnym momencie przy malutkim kielichu może wyjść na wierzch Słowianin, a jeśli chodzi o, z kolei o samego kaca, to kac, też słowo kac jest też jakby tym, tym takim momentem może odnowy cierpienia, które, 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 które wpływa na człowieka odpowiednio. Hmm. Na przykład niektórzy rzucają yy, palenie w Gruzji, tak jak ty rzuciłeś, poprzez kaca. Czyli... Yy, hmm. No to wszystko prawda. Nie chciałbym być jakimś apologetą alkoholu, i, i, i mam wrażenie, że ostatnio zbyt często o nim mówię publicznie. A ta Nadia tak naprawdę dotyka tematyki alkoholu. Też nie po to, żeby chwalić pijaństwo na umór, ale żeby pochwalić tę część pijaństwa, która wyłania się, jak słusznie zauważyliście, na jego końcu. Tam na samym końcu ja zawsze usłyszałem. Czy słyszałem po prostu najfajniejsze rzeczy, naj, naj, najfajniejsze piosenki? Ym, czy śpiewane, czy wykonywane przez uczestników biesiady, czy puszczane na playlistach? Jakoś tak się śmiesznie składa, że zawsze te piosenki pojawiają się na końcu. Jeżeli chodzi o kaca, to też wydaje mi się, że. Yy, przepraszam, jeśli się powtórzę, ale to jest po prostu jakaś, jakaś też elementarna równowaga. To jest to jest najfajniejsze właśnie w tym pijaństwie, że natura strasznie surowo karze tych, którzy dobrze się bawią następnego dnia. I to jest po prostu jakiś taki yin i yang alkoholowy. I bez, bez tego cierpienia nie byłoby tej, tej entuzjastycznej radości dzień wcześniej. Więc no tak, ale tak naprawdę już poza wszystkim w tej nadziei głównie chodzi o o ten e, wschodni pierwiastek, który najłatwiej nam z siebie wydobyć po alkoholu, ale chyba też w innych sytuacjach też to jest możliwe, wydaje mi się. Czy, 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 czyli... A, a ja mogę tylko powiedzieć, że, tak. że na trzeźwo też tu wszystko się da, bo ja z kolei nie jestem w ogóle apologetą alkoholu ostatnio, także... Ale, ale, ale teraz możemy podkreślić, bo jak Andrzej już to powiedział, no to children don't do drugs and don't drink alcohol. Nie pijcie alkoholu i e, nie bierzcie narkotyków. Nie namawiamy do tego w żaden sposób. Można to wszystko zrobić Oczywiście bez tak. Nich. Przeciwnie, przestrzegamy przed tym, bo to jest niebezpieczne. Dokładnie tak. E, a, to z kolei Adamie, bo e, chciałem się spytać, jak, jak wyglądała e, sytuacja z miedziem. E, Popraw poprawnie tak, miedziu, e, który podobno podrzucił ci bardzo, bardzo dużo kas kaset e, z audycji Wodu, e, czy niebawem te materiały gdzieś e, wydobędziesz właśnie z tej otchłani i zostaną one przesłane gdzieś e, do internetu. Jak wygląda ta sytuacja? Nie wiem, bo sytuacja prawna tego materiału jest strasznie skomplikowana. Yy, producentem fonogramu jest Miedziu. Yy, właśnie wspomniany tutaj, yy, osoba blisko związana z Wielecetę w tym naj, najświetniejszym okresie tego bez mała ugrupowania, bo to przecież było takie po prostu zjednoczenie muzyczno towarzysko melanżowe yy, I z. No, tam są naprawdę świetne stosy, ale yy, myślę, że naraziłbym się wielu osobom, wypuszczając to teraz na światło dzienne, bo te rapy są różne. We mnie budzą wiele nostalgii, i, i ja się dosyć dobrze bawię, słuchając tych swoich fragmentów, ale oczywiście z olbrzymim zażenowaniem słucham tego wszystkiego, bo to są takie sztubackie pomysły nastolatków na to, jak się zaprezentować w radiu. I, i, I czasami to jest fajne. Rymek miał, miał wiele, wiele cennych wersów, naprawdę. Myślę, że on najlepiej sobie wtedy radził. Ale, yy, ale chyba yy, członkowie Wielecete oraz yy, inne osoby, które tam zostały uwiecznione, nie byłyby zachwycone tym, gdybym to teraz. A może byłyby? Nie wiem. <laughs> może trzeba sprawdzić. Ale w ogóle w Łudu w latach późnych 90. i wczesnych 2000. zdarzały się świetne rzeczy telefoniczne. Ja do dzisiaj wspominam zwrotkę Magika, którą on nawinął poproszony przez Aśkę Dyszkiewicz w trakcie wywiadu i albo mi się wydaje, albo rzeczywiście była to naprawdę świetna zwrotka i ja aż po prostu żal z punktu widzenia historii polskiego rapu, że to nie zostało uwiecznione i jakoś nie, 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 nie słychać teraz tego. Ale to, 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 to właśnie, czy, czy ty posiadasz tą zwrotkę gdzieś bo tam ja na, na, na kasedzie? Ja nie mam niestety. Jeżeli ktoś ma stare voodoo e, nagrane, to może rzeczywiście należy się skrzyknąć e, i, i jakoś odtworzyć to, co działo się w tej audycji e, przeszło 20 lat temu, bo to jest kawał historii. E, no w najgorszym wypadku, w najgorszym wypadku kawał historii, a w najlepszym, tam mogą się trafiać jakieś naprawdę fajne perły. Pamiętam freestyle noworoczny, gdzie w studiu był Tony Jazzu, ja, ktoś jeszcze, przez telefon był Diskret ze Starego Miasta, wówczas jeszcze. Eee, wielkie rzeczy, wielkie rzeczy, tak. Chciałbym to usłyszeć, na, na, naprawdę, yy, i ma, mam nadzieję, że jakoś, jakoś uda, w, uda wam się yy, to zrobić. razu pewnego przynajmniej. Wiem, że prawa. Namawiam, namawiam wszystkich słuchaczy UD: sięgnijcie do swoich archiwów, wyciągnijcie stamtąd, zdigitalizujcie. I zobaczymy. I zobaczymy, co będzie. Albo też możecie tego nie robić, i to też będzie dobre. Każda z tych dróg jest właściwa. Andrzej ma trochę racji, że to też będzie dobre. W tym sensie, że nie będzie złe. Ale może otwórzmy się na zło, może zobaczymy, co tam zobaczmy, co nam się. Zobaczmy, zobaczmy. E, bo ja, ja też jakby e, e, nie do końca mogę sobie, sobie to wyobrazić, bo dla mnie dla mnie, dla mnie to jest niesamowite, że wy się spotykaliście w mieszkaniu Westa, w e, mieście. Czerwony telefon, gdzie się zmienialiście po kolei, żeby rapować swoje rzeczy, gdzie tam koniec końców, tak jak u nas, teraz jak mieliśmy początek naszej rozmowy i te ogromne lagi, to jak to wyglądało, kiedy, kiedy wy się zmienialiście, mieliście ten czerwony telefon, y tam musiało być, musiała być też jakaś latencja, opóźnienie. Y magiczna sprawa. Były lagi, owszem, ale jednak y analogowe. I y chyba po tych. Pierwszych nieudanych próbach nawijania do tego, co słyszało się z radio odbiornika, bo tam był lak olbrzymi rzeczywiście, wszyscy nauczyli się rapować do tego, co słyszeli w słuchawce, a tam nie było żadnego opóźnienia. I to, yy, jak twierdzą znawcy i jak słychać na tych kasetach, na tych urywkach, które mi się udało zarchiwizować, nawet dosyć dobrze szło. Inna rzecz, że to wydobywało na wierzch nasze problemy z wyczuciem rytmu. <laughs> I tam już nie mogę się usprawiedliwić, że lak, prawda, sprawił, że tak potwornie się gdzieś tam człowiek przewrócił na tym rytmie. Niestety, to już wtedy wiesz, było słychać. Może, może to był, był, był. Ale. Tak, tak. Ja chciałem tylko dodać, że były też bardzo pozytywne że, owoce tej, tych, tych, tych rapów, bo chociażby w ten sposób poznałem wiele CT i, i, i później dołączyłem do tego zespołu, jakby stwierdzając, że, że można w takim razie też coś porobić muzycznie wspólnie. Czyli jednak ten... To jest prawda, to jest fakt. Ten, czerw, ten czerwony telefon łączył ludzi i cała ta audycja łączyła ludzi, no i dzięki temu jesteście teraz obok siebie i siedzicie obok siebie i rozmawiacie z pewnym jegomościem, który siedzi w, Sz w Szanghaju. Początek był tam. Tak jest. Tam są nasze początki, tam są nasze korzenie. Są... Szczecińskie podziemie. Szczecińskie podziemie. Straight out of Szczecin. Które pozdrawiamy, to obecne, pozdrawiamy bardzo. Mówiłem, mówiłem, wcześniej, mówiłem wcześniej o tym wazoniku, który to jest na kolumnie. Ale też zauważyłem tam pewne szczegóły w, w, w tej wystawce, którą, którą, którą masz, to, to, jest, to był twój, twój pokój, jak mniemam, podczas jednego z wywiadów, gdy, gdy został z tobą przeprowadzony. Wychwyciłem też, że miałeś tam plakat Woody'ego Allena, film Manhattan. Jak, jak odnosisz się Adamie do jego nowych tworów? Czy, czy, czy cały czas śledzisz wszystko, czy raczej jesteś oddanym fanem ty, tych starszych tworów? No ewidentnie to drugie. Jednak co Manhattan to Manhattan i co yy, drobne cwaniaczki to drobne cwaniaczki. Wydaje mi się, że yy, jakkolwiek ten serial dla, yy, dla Amazona chyba tak zrobiony w tak. yy, jakiejś takiej dziwnej właśnie sytuacji był fajny, to nie jestem wielkim entuzjastą jego wszystkich ostatnich filmów. Oczywiście z podziwem patrzę na jego produktywność i na to, jak, jak sobie radzi e, jako twórca filmowy, ale e, no nie no, jednak najbardziej przemawiają do mnie te, te starsze rzeczy, właśnie z Manhattanem na czele. Ja, ja mam ja mam podobnie Anyhow Manhattan. Chociaż tam jeszcze, oh, je, jeszcze, jeszcze, ten, jeszcze te dalsze przebłyski też. Gdzie nie, gdzie, gdzie, nie, gdzie yy, zdarzały się pewne yy, perełki. Ale... ale takie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale boicie się zapytać, już się nie powtórzy. To po prostu nie. raz w życiu, się robi taki film. Tak, tak, po prostu tak mocny, tak genialny. Ja jeszcze bardzo, bardzo lubię śpiocha. Nie wiem, nie wiemy na, na, na ile... Yy... Ja pamiętam, że miałem jakąś taką ambiwalencję, jak, jak to yy, oglądałem, ale nie pamiętam na jakim tle. Rozumiem, rozumiem. Andrzeju, teraz Ty musisz zapać mikrofon. Ja wstukałem sobie słow, słowianin.org i przez, przez chwilę zaczęło mi serce kołotać, bo coś było nie tak z ich stroną. I stwierdziłem, że może jakaś destrukcja nastąpiła, że coś jest nie tak. Po czym jednak to chyba był mój chiński internet. Wczytała się ta strona, udało mi się odnaleźć też fanpage Słowienina. Bardzo ważne miejsce, bastion, cytadela. I też na pewno bardzo ważne miejsce w waszym życiu. Jakie wspomnienia, takie najlepsze wspomnienia macie z tym miejscem i teraz właśnie ty, Andrzeju? No bo dużo jest tych wspomnień na pewno. Chyba jedne z pierwszych e, imprez e, hip-hopowych to był w ogóle czas, kiedy w piątki e, w Sułowinie były tak zwane e, granżówy. I, I był taki moment, kiedy. E, m, przy przeszło to w, w klimat hip -hopowy. i pamiętam, że ci wszyscy reprezentanci grunge'u i metalu na początku to tam były jakieś nawet zamieszki z nimi, żeby oni po prostu byli strasznie wściekli na, na tę okoliczność, ale jakoś sobie poradziliśmy z tym problemem. Natomiast moje takie wspomnienie teraz, które mi się przypomina, to jest Chyba koncert tego, gdzie, gdzie go realizowałem jako e, realizator stu, e, z, ze stołu mikserskiego, bo, bo właściwie wszedłem tam e, w taki spontaniczny sposób, w związku z tym, że tam się wszystko sprzęgało, e, i, e, i, i nie wiem, i postanowiłem. E, spróbować swoich sił, e, i, e, i ten realizator, który tam był, wtedy powiedział: Dobra, no to spróbuj. No i jakoś to się udało, na tyle, że, że później e, też robiłem, e, realizowałem kilka koncertów, między innymi też taką fajną imprezę, bardzo Super rapin. Tam był grant agent, już nie pamiętam kto jeszcze, ale, ale pamiętam, że to była bardzo fajna impreza. No, i też świetne nasze koncerty, w sensie świetne e, ze względu na publiczność, która zawsze nam tam dopisuje, i, i, i klimat, który tworzy. E, to, to jest. E, no, i też po, po, pozdrawiam całą załogę e, Słowienina, który teraz w tej chwili jest e, w drodze do większe, większego remontu, bo i będzie powiększana ta sala w jakiś sposób też. E, w związku z tym, że, że, że ta sala wymagała już remontu, to, to będzie przychodzić modernizacja. Mocno im kibicuję i mam nadzieję, że zagramy tam już w, w nowych, nowych przestrzeniach z bardzo dobrą akustyką. Wszyscy kibicujemy. Tego sobie i wam życzę. Ja, ja bym się chciał przyłączyć do tych wspomnień o naszych corocznych grudniowych koncertach. To rzeczywiście są wyjątkowe wydarzenia. Ale ja mam też jedno takie wspomnienie z czasów przeszłych. Mianowicie kiedyś był koncert PZ inuna w Społowinie. <grych> I dobry Bech początek. PEZET nie dojechał na ten koncert. Tak, Pezet nie dojechał na ten koncert. Myśmy mieli szczęście być na backstage przed tym koncertem. A I wówczas te całe brewery alkoholowe, które na ogół zdarzają się po koncertach, rozciągały się na ten czas również przed koncertami. Ale właściwie to, to nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Mikołaj Nun, jakby stojąc w obliczu tego, że ludzie przyszli, pz nie ma, złapał za mikrofon i wyszedł na scenę. Po pierwsze, żeby coś do tych ludzi powiedzieć, ale też nie chciał ich zostawiać z niczym i nawinął chyba ze trzy numery y, duetu PZT-u Nun. Wiesz, ja ja że sobie ja radzę. że to był taki na czas. Po że cała Polska znała te, cała Polska znała te, czy, czy te zwrotki pz więc Mikołaj też rzeczywiście. I, no i za trzy numery zostały nawinięte przez Nuna na koncercie PZ i Nuna bez pz -a. Można, to, można. To są świetne rzeczy. Można. Można oczywiście, dokładnie. Pamiętam też taki moment, kiedy... No nie, no ja pamiętam mnóstwo momentów stamtąd i właściwie wszystkie są ważne. Piękne miejsce i trzymamy kciuki za, za, za rozwój Słowienina. Mamy Słowianinę, ale mamy też kolejne miejsce które już niestety nie jest na mapie szczecińskiej, na mapie szczecina, e, e, bistro Ułańskie, gdzie e, yeah. gdzie, gdzie, no, gdzie, tak, gdzie, gdzie gdzie podawano e, rarytas, e, zupę łańską. i e, też tam podawano dosyć solidne lury, kawki. I teraz, teraz, teraz. Ze smutkiem. Teraz tam jest Getting Bank, tak? Z, z tego co pamiętam. I z kolei, jakie macie wspomnienia związane z tym miejscem? Czy tam by, by byliście częstymi bywalcami, czy by chodziliście sobie właśnie na, na lurę i na Zupkę? No, to ostatni właśnie bastion PRL-u, tak jak, tak jak mówią o tym miejscu, i no nie ma go już niestety. Jest Getting Bank. Tak, nie ma go, ale ja ze smutkiem muszę przyznać, że, że wiesz więcej na temat Bistro Łańskiego niż ja, bo ja tylko obok niego przechodziłem. Zawsze mówię, muszę tam wejść, muszę tam wejść. No i niestety, jak już przyszła na to ochota, to już było za późno. Ale nie, nie powiedziałbym, że, że nie ma takich miejsc. Nie, nie jestem pewien, czy tak się nazywa to przy placu, przy tam gdzie kręciliśmy pocztówkę Bar Zachęta. W sensie ten fragment. A, no, mówisz o wiarusie. To jest wiarus, wiarus tak. A, to wiarus. To, to jest, powiem ci, że wiesz. Tam naprawdę jedzenie, picie, wszystko. Tam wszystko działa. Bez zmian. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie stanie się zaspokoić bistrym ułańskim, i łańską zupą to myślę, że tam może znaleźć jakieś komplementarne dobra. Czyli jest jeszcze nadal taka cytadela. Ja, ja się czuję wywołany do, do tablicy z tym Bistrem łańskim i z tą lurą, bo rzeczywiście zdarzało mi się wpadać na, na kawę bardzo podłą, podawaną w Bistrze łańskim, bo to było niedaleko liceum numer 5, gdzie kawa była znacznie lepsza, ale czasami niedostępna. I y, rzeczywiście nie ma już bistra łańskiego, ale jest jeszcze, dorzuciłbym do tego, do tego y, co powiedziałeś, Uśmiech. kafe Uśmiech. Jeżeli ktoś chce poczuć tak, poczuć klimat tego miejsca, może nie tego miejsca, ale tej, tej, tego rodzaju gastronomii, to kafe Uśmiech jest, jest dosyć dobrym miejscem. Ja tam często wpadam. Y, z dużym uśmiechem. I to miejsce, z dużym uśmiechem oczywiście to jest naprawdę tak, tak duży stos, że jeszcze hipsterzy nie wpadli na to, że, że to jest hipsterskie, a to jest jakby na taki level po prostu e, taki level e, bycia, bycia kimś, jeżeli chodzi o gastronomię. Um. To jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o Cafe Uśmiech, to warto e, na pewno e, dołączyć tam kiedyś e, z kolei wieczorową porą na potańcówki w kawę Uśmiech. To też jest e, spektakularne wydarzenie. Naprawdę byłem raz, e, było, było świetnie, naprawdę moc. Ale nie byłeś tam, akusty nie tak, byłeś tam Sz akustykiem. Szczecin żył, żył tym właśnie, że... Rozumiem, że uczestniczyłeś w tej potańcówce, nie byłeś akustykiem. Nie... Tak, tak, tak. Nie, normalne uczestnictwo, wiesz, po jakiejś, po, po chyba. I zebraliśmy się całą ekipą, żeby pokazać Szczecin i pokazaliśmy od tego miejsca, gdzie, wiesz, Cała impreza była w klimatach naprawdę e, muzyki przaśnej, e, ale widząc e, tak liczną grupę e, osób, e, DJ na koniec imprezy postanowił puścić Ramstein. To było spektakularne, trzeba przyznać. W ogóle normalna rapowa sytuacja. Po wernisarzu się idzie do kafę uśmiech w nie wiesz co chodzi. Ale w, 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 w ogóle kafę uśmiech i Ramstein jakoś tak dziwnie to rezonuje w ogóle. Te, te nazwy się jakoś nie zgadzają, ale to, to, to musiał być ciekawy moment. Kafę, uśmiech versus Rammstein. Bardzo polecam, bardzo polecam, naprawdę. Ale mówiąc właśnie o, o hipsterach i e, o lurach, bo chciałbym jeszcze pociągnąć sobie chwileczkę ten temat. E, Wiem, że to, to, to pytanie się już pojawiało wielokrotnie, Adamie, męczą cię ludzie tą kawą, ale ja też cię pomęczę, no zrobię to. Ale chodzi właśnie o tą lurę. Czy, czy nie boisz się, że w pewnym momencie już nastanie takie schipsterzenie tej rzeczywistości, gdzie obojętnie gdzie nie pójdziesz, to wszędzie będą na ciebie czekały dripy, aeropress, kopi i nawet te twoje stacje paliwowe już cię nie zaskoczą taką lurą. Czy nie boisz się takiej sytuacji? Boję się tego. To jest, to, jest jakby, to jest jakby koszmar, który mi się śni, i to jest, to jest przyszłość, która czeka na mnie za rogiem i której się strasznie boję, bo jestem przywiązany do podłej kawy, jestem przywiązany do złej kawy, jestem przywiązany do okropnej kawy, jestem przywiązany do niedobrej kawy. I jeżeli ktoś myśli, że można mi to łatwo zabrać, to się grubo myli. Po prostu będę walczył o to, żeby, żeby, żeby mieć dostęp do złej kawy, do, do rozrzedzonej wodą kawy, do kawy. Kawy, która jest nie do picia, bo to ja po prostu taką lubię. I nawet jeżeli będzie, jeżeli stacja benzynowa będzie tym ostatnim szańcem, gdzie ja będę w stanie mógł taką kawę nabyć, no to będę chodził na tę stację i, i pił tę swoją lurę. No na szczęście tam cały czas kawa jest fatalna, czyli moja ulubiona. Czyli piekło, w którym ty byś się znalazł, to by było miejsce, gdzie nie byłoby lury. Gdzie nie byłoby lury i gazet. Lury. Tak, to, to, to było piekło. Gdzie nie byłoby mm -hmm. Lury i gazety. Rozumiem. I, i nie byłoby Stachurskiego. Zmieszki jest blisko, naprawdę. Strzeście się, nadchodzą mózgojady. Zatkajcie uszy. Właśnie. Albo szczecińscy reptilianie. E... Oni już są. Oni już na deszczu Oni już, na oni na już deszcz... stoją i patrzą. Kontrolują cały świat. E... Czy... Czy... Z nabrzeża słynnych ziomków. Czy Andrzeju, Adamie, bo to, to też jakby to jest pytanie i dla jednego, i dla drugiego. To, to, to jest trak, ja wiem, który się pojawił nie wiadomo skąd. Znaczy wiadomo, że to było zainicjowane poniekąd gdzieś tam przez Quebona Fidę, ale jakby świat jest pełen filozofów. Aleja Frydkowa, ulica Józefa Piłsudskiego, E, te, tak jest. A, ale ym, chodzi mi bardziej o, o, o temat właśnie Smarkiego, który to. W, o, którego to ostatnio trak pojawił się w sieci. E, to jest oczywiście to jest stary trak, ale jak zareagowaliście na, na, na to, e, jakby, co się wydarzyło, kiedy usłyszeliście ten trak. Bo m, ja. ja, ja e, moja taka łeska truskulowa popłynęła ponownie po moim policzku. Już druga, tak, dokładnie. Ja z kolei wyrzucałem sobie siebie tylko łzy mainstreamowe, ale no nie, no, oczywiście było miło bardzo usłyszeć Jurka znowu na bicie i to klasycznie na bicie Kiksnera. Także to, to, było, to było super. E, natomiast, no, oczywiście, życzylibyśmy sobie, albo przynajmniej ja życzyłbym sobie, żeby, e, żeby on coś się ponagrywał nowego. A co jakiś czas go tam szturcham w tę w okoliczność, ale no, on jest po prostu kamieniem. Broni się. Nie. Broni się tak. Ma, ma solidne argumentację, przyznam szczerze, naprawdę wiesz. E, której nie będę zdradzał, ale, e, ale tak. Ja bym dodał tylko, że Smarshalls Mothers po pierwsze dał dużo radości tym trakiem, a po drugie rozbudził apetyt na więcej. I ten apetyt, zdaje się, nie doczeka się żadnej konsumpcji, o ile wiem. I to niedobrze. Ja uważam, że te trzy rzeczy powinny się dziać. Czyli Smarki, Reno i ry Rymek powinni być cały czas aktywnymi raperami wydającymi dużo rapowych traków, bo po prostu... Świat, świat na to zasługuje, no, żeby obcować z tymi rzeczami i z, zupełnie nie rozumiem, nawet jeśli są to ważne powody. Jakie to powody stoją za tym, że, no, no. że Rymek, Reno i, i Smarki nie nagrywają rapu Ace? Gdzie jest Ace? Gdzie jest Ace? Gdzie jest Ace? Płyty. Nikt nie Właśnie, wie. No. Szkoda, szkoda. Właśnie jako, jako, jako blender, blender Art swego czasu jeszcze zorganizowaliśmy chyba ostatni koncert Reno i rozmówiliśmy się z nim no i stwierdził, że to teraz bardziej, bardziej reklama niż rap i już nie, nie bardzo ma ochotę wrócić do tego tematu. Jest to bardzo, bardzo przykre. Wróć, wróć Reno. Wróć, Reno. Prosimy cię, wróć. E, czy, czy, czy z waszej strony nadchodzą jakieś e, kolejne odcinki, wyjaśniamy, objaśniamy, których jestem. Wie... Znacznie nadchodzą cały czas. My jesteśmy gotowi tu i teraz rzucić ten mikrofon, wstać z tej kanapki i uciec na plan programu, wyjaśniamy, objaśniamy. Nie my jednak decydujemy o dalszych losach, wyjaśniamy, objaśniamy, a redaktor Jacek Markiewicz. Czy on jest głównodowodzącym. dowodzącym? Który... On jest głównoprowadzącym, Głównie. czy właściwie wyłącznie prowadzącym, bowiem te dwa ornamenty w osobie mojej i Andrzeja są właśnie tylko ozdobnikami takimi. Natomiast no to, to dziennikarski talent redaktora Jacka Markiewicza, jego edukacyjna przenikliwość i jego nauczycielskie inklinacje, to są te trzy filary, na których stoi, wyjaśniamy, objaśniamy i po prostu wiesz, no bez niego jesteśmy bezradni. Więc czekamy aż, aż tylko on da sygnał, i wtedy, my, jak powiedziałem, rzucamy mikrofon, wstajemy i jedziemy. I będziecie tymi pobocznymi manekinami, które przytakują oui. i czy sto, sto, stoją pod batutą pa, 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 pana Jacka. Będziemy, jak te stare marionety, które po prostu stoją koło, wiesz, koło Puppet Master. Koło Puppet Master. Koło Demiurga, wyjaśniam, objaśniamy. Zazwyczaj rap wiąże się z miejscem, gdzie właśnie jego stężenie jest największe. Trzepak i do, trzepak i do tego murek. A z kolei... No ja bym że ławka jeszcze. Ławka. A, ławka, czyli tak, trzepak, murek, ławka, ale u was tu były jednak garaże. Stoły. I w, garaże i przebywanie, garaże, prze, tak. przebywanie na garażach, czyli to stężenie... Rapu było największe przy garażach. Jak to się stało? Nie wychowałem się na osiedlu, ale obok osiedla. A mimo to, czasami czy nawet często zdarzało mi się. Andrzejowi też, czasami się tam widywaliśmy. Być na tak zwanych stołach, koło tak zwanych garaży, przy czym rzeczywiście były to stoły i garaże, stoły były do ping marmurowe, solidne, doskonałe jako podstawka do wódki. Ideale. Przy czym zawsze dbaliśmy o to, żeby wódka stała nie bezpośrednio na stole, bo to jest przecież straszliwe, tylko na obrusie stworzonym z tego papieru, w który ta wódka została minutkę temu zawinięta w sklepie. Więc dbaliśmy zawsze o to, żeby ta, ten napój pity z plastikowych kubeczków był pity w wykwintnych warunkach. Ale tak, stoły są najważniejsze, jeżeli chodzi o osiedlowość. Nie murki i nie, nie ławki, bo to po prostu wiesz: murki, ławki, co to jest? Co to jest? Czyli stoły, jednak. Stoły, stoły, marmurowe stoły, stoły pingpongowe, które teraz często, właśnie one powracają do gry, zauważyłem, byłem ostatnio. Tak, ale myśmy je wymyślili po prostu. To jakby byliśmy światowym prekursorem yy, stołów. Światowy prekursor stołów pingpongowych, marmurowych, które nadają się idealnie do wódki, a ty, ty, u ciebie, Andrzeju, to, to też wyglądało podobnie, że właśnie to jednak nie była ławka, to nie był trzepak, to nie był murek, to też były garaże. Czy, czy to wyglądało inaczej? Gdzie był rap? Gdzie był rap? Początkowo ten rap był przy okazji boiska do koszkówki, gdzie spędzałem dużo czasu. I, i Albo jeszcze wcześniej przy okazji nie wiem, samów, sklepów gdzieś, gdzie bujali się pierwsi deskorolkarze w tym kraju. I, i, I to gdzieś się, to, to jest jedna z, te, z, te, z to były takie miejsca, ale też mieliśmy takie parę miejsc właśnie tam ze znajomymi, o, o których wcześniej wspominałem, że, że spotykaliśmy się gdzieś wie, wieczorami, i, żeby, żeby pogadać, i, i to było gdzieś tam po prostu na, na, na osiedlu, też tą, nie wiem, czy ławki, czy gdzieś jakiś murek, cokolwiek bardzo fajne rozmowy. Byłem tam chyba najmłodszy z nich wszystkich, tak? Renegat. Tak jest. Panowie, bardzo, 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 bardzo wam dziękuję za poświęcony czas. Odsyłam wszystkich do tego, żeby odsłuchali i zakupili oczywiście też śpiewnik domowy. Jest mi niezmiernie miło, że poświęciliście ten czas. Bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w Poznaniu tudzież w Szczecinie. Jeżeli to będzie w Poznaniu, to zapraszam serdecznie na ucztę w Barze Pyra. Jeżeli to będzie w Szczecin, to do, niestety Niestety po co się na wiesz, pewno, zaproponujemy tutaj pasztecik i kawę uśmiech. Kawę uśmiech, tak. Po tańcówka później też oczywiście. I pasztecik, koniecznie. Dziękuję wam ślicznie i pozdrawiam was jeszcze raz bardzo gorąco, prosto z Szanghaju. Dzięki, pozdro. Dzie Hej, dzięki.